Buongiorno, z tej strony Mateusz i witam Was z malowniczej Biaczezy we Włoszech, położonej nad jeziorem Garda. Chociaż mam wrażenie, że wszystkie tutejsze miejscowości są niezwykle urokliwe, właśnie wybieram się na Via Ferrate Fausto Susati, wyprowadzającą na Cima Cappi. Uczyłem się tych nazw bardzo długo, ale warto o tym wspomnieć, bo ponoć ta ferrata jest bardzo malownicza, a do tego niezbyt trudna. No i wczoraj byliśmy na takiej króciutkiej, to rozbudziło moje zainteresowanie tego typu rozrywką, aktywnością, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie fajnie. Podejście było bezproblemowe, bo to taka ścieżka całkiem urokliwa, wyprowadzająca z miasteczka, ale chyba się zgubiłem, bo nie mogę znaleźć już tabliczek z interesującą mnie nazwą. No ale trudno, jeżeli się nie odnajdę, to jak nie ta ferrata, to jakaś inna. Odnalazłem się. Jestem już na właściwej ścieżce, a musiałem troszkę odbić i nadrobić, ale strzałki nie pozostawiają złudzeń. Tak to niestety jest, kiedy wędruje się bez okularów, łatwo coś przeoczyć. No ale wiecie, kiedy jest upał, człowiek się poci, one parują i tak strasznie niewygodnie się chodzi, że kiedy tylko nie muszę, to ich nie zabieram w góry. No ale można takie przygody wtedy napotkać, co tylko potwierdza, żeby koniecznie mieć mapę, jeżeli gdzieś się wybieracie, zwłaszcza w nowe miejsca. Ale jestem już na właściwej ścieżce. Taki fajny trawersik. Widać skały. O, myślę, że jeszcze kilkanaście minut i będę pod startem ferraty. Ferrata Fausto Susati, na którą zmierzamy, w całości prowadzi wzdłuż umocnień wykonanych tutaj w czasie I wojny światowej. Tam znajdowały się takie ciekawe bunkry w ścianie. No i właśnie Via Ferrate powstały początkowo z myślą o żołnierzach walczących w czasie I wojny światowej, bo miały one pomagać w przemieszczaniu się żołnierzy właśnie w takim trudnym, niedostępnym terenie. Stąd te różnego rodzaju liny, klamry i tak dalej. No teraz współcześnie wiadomo, że przeznaczenie ich się zmieniło, bo możemy dzięki nim wędrować, ale fajna historia, warto ją znać. Upał koszmarny. Ale wokół jest naprawdę przepięknie. Widok na jezioro Garda, no niesamowity. A my w międzyczasie dotarliśmy do startu naszej ferraty. No i wiem oczywiście, że nie rzucicie nagle wszystkiego, nie przyjedziecie tutaj do Włoch. Ale pokażę Wam mniej więcej, czego się po takich typu atrakcjach spodziewać. Zwłaszcza, że teraz popularniejsze stają się u naszych sąsiadów, na Słowacji, w Czechach. Więc może tam będziecie mieli okazję sprawdzić ten typ aktywności. Okej, co będzie Wam potrzebne do rozpoczęcia przygody z ferratami? Fajnie mieć kask, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach, żeby ktoś nam nie zrzucił kamienia na głowę. Bo wtedy jak Wam się przestawi, to jeszcze Wam się chochołowska spodoba, tego się nie wyleczy. I druga rzecz, bardzo ważna, czyli uprząż. To jest taki pas biodrowy z szelkami na tyłek. I koniecznie do tej uprzęży trzeba załatwić sobie lążę. Najlepiej z absorberem energii, zwłaszcza jeżeli cenicie sobie kręgosłup w jednym kawałku. Bo taka ląża z absorberem, no, zwiększa Wasze szanse, że ten kręgosłup przy odpadnięciu pozostanie w jednym kawałku. Jeżeli nie macie takiego sprzętu, albo Was na niego nie stać, to się nie martwcie, bo w większości miejsc turystycznych, tam gdzie są ferraty, możecie go wypożyczyć. No co sprawia, że zawsze możecie się wybrać na jakąś łatwą ferratę i sprawdzić, czy się Wam taka rozrywka spodoba. Ta ferrata, którą będziemy podchodzić, no jest w zasadzie najłatwiejsza, bo ma wycenę A z jakimiś momentami B, czyli takimi troszkę trudniejszymi. No i fajnie będzie porównać, czego się po niej spodziewać, jak to mniej więcej odnosi się na przykład do szlaków w Tatrach Wysokich. Avanti, czy jakoś tak.
Mamma mia, chciałoby się zakrzyknąć. Chyba taki widok za moimi plecami określa się też mianem Meraviglioso, jeśli dobrze pamiętam. A jeżeli nie, to po prostu na niego popatrzcie. No dobrze, jesteście już pod Via Ferratą, wypożyczyliście sprzęt. Co dalej? No a dalej po prostu trzeba biąć się do góry. Nie ma tutaj dużej filozofii. Oczywiście jestem zielony, jeśli chodzi o ferratowanie, tak skracając. Więc bierzcie też poprawkę na to, ale przede wszystkim będziecie potrzebować tej lonży. Tam są takie karabinki, one mogą przyjmować różną formę, niektóre są z blokadą, niektóre nie. Po prostu wpinacie jeden, później wpinacie drugi i podchodzicie po skalę wyżej. A dlaczego potrzebne są wam dwa? Ano dlatego, że jeżeli w momencie przepinki poślizgnęłaby się wam noga, to wylądujecie tam w jeziorze. Nie jest to miłe doświadczenie. Kiedy dochodzicie do takiego punktu przelotowego, wypinacie jeden karabinek, przepinacie go wyżej, bierzecie kolejny, drugi, przepinacie go wyżej i tak po całej ferracie, zwłaszcza w miejscach, w których czujecie się niepewnie. A teraz do góry. Bardzo, bardzo atrakcyjny odcinek ferraty. Nie dość, że nie brakuje tutaj naprawdę rozległych widoków, ta przestrzeń wokół wygląda niesamowicie, to technicznie podchodzi się tak dosyć swobodnie. A tam widzę, że jest taki mocno eksponowany odcinek. Wow, patrzcie tam. Teraz co do zagadnienia. Czy jest tutaj na ferratach o wycenie A z momentami B coś, czego nie spotkacie w naszych Tatrach Wysokich? No i odpowiedź będzie dwojaka, bo wydaje mi się, że pod względem technicznym raczej nie. Pełno jest tutaj dobrych chwytów, stopni, skała jest świetnie urzeźbiona, są klamry i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ekspozycję, przestrzeń, no to tutaj jej zdecydowanie nie brakuje. Natomiast to jest kwestia mocno subiektywna, jak zawsze. Kto jak sobie radzi. Pełno tutaj takich przepaścistych przejść. Co prawda są też genialne widoki, ale jeżeli macie lęk przestrzeni czy ekspozycji, to pewnie nie jest to dla was. Ale jeżeli dobrze sobie radzicie z tego typu momentami, szczytami, to myślę, że możecie spróbować takiej aktywności śmiało. No zwłaszcza, że to jest trochę taki plac zabaw dla dorosłych, ale nie tylko, bo śmiało pewnie możecie wybrać się tutaj z dzieciakami. Fakt, że można się tutaj ubezpieczyć, są te ubezpieczenia i tak dalej, pewnie trochę pomaga na psychikę. No świetny jest ten kominek, chyba póki co najfajniejsze miejsce na całej ferracie. Taki dosyć stromy, a wokół tylko przestrzeń. No świetnie jest. Jeżeli wzrok mnie nie myli, a może, bo nie zabrałem okularów, to Cima Capi już blisko, czyli ten szczyt, na który tutaj się chcieliśmy wdrapać, to nie oznacza końca naszej wędrówki, no bo jakoś trzeba będzie stąd zejść. Natomiast, jak to zwyczajowo bywa, na wierzchołku czekają najładniejsze panoramy. I po tym, co do tej pory widziałem, no nie mogę się doczekać. Jest i szczyt. Wyobraźcie sobie, że wznosi się na
trochę ponad 900 metrów nad poziom morza. Ale jak widać, wysokość to nie wszystko, bo zdecydowanie góruje nad całą okolicą, nad jeziorem. No, niesamowite widoki. Cieszę się trochę jak dziecko, ale tak jak mówiłem, trochę taki plac zabaw. Ferrata Faustus Usati za nami, szczyt zdobyty, no ale jakoś tę pętelkę trzeba domknąć i wrócić na parking, więc schodząc wybierzemy drogę Mario. Mario jaki? Mario Folletti, Mario! Jak mogłeś mnie zdradzić w tej chwili, kiedy przygotowywałem sobie wypowiedź? Ta pierwsza ferrata to bella, bellissima, gdybym miał się posłużyć tutaj moim niezwykle zaawansowanym włoskim. A teraz jestem ciekaw, co na tej drodze zejściowej nas czeka. Oczywiście wam to pokażę. Dotarłem do odbicia prowadzącego do ferraty Folletti i tutaj właśnie doskonale widać te umocnienia, bunkry z czasów I wojny światowej. No bo jak wspominałem, historia Via Ferrat związana jest właśnie ściśle z tą mroczną kartą ludzkiej historii. Początkowy charakter tej ferraty jest zupełnie odmienny od tej poprzedniej, bo oto taki trawers po pochyłych dosyć płytach. No i w takich miejscach zdecydowanie dobrze jest się wpinać. Ta ferrata może nie jest już taka widokowa jak ta pierwsza, ale naprawdę jest poprowadzona bardzo, bardzo ciekawym terenem. Pamiętajcie może tylko tyle, co prawda nie nagrywam jakimś rybim okiem, tylko takim zwykłym obiektywem, ale i tak na nagraniach te miejsca wyglądają w zasadzie straszniej niż jest w rzeczywistości. Tutaj stopni i chwytów naprawdę nie brakuje. I taka to była przygoda. Pozostało nam już tylko zejście do Biaczezy, taką właśnie leśną ścieżką, więc nic takiego trudnego. Podobało mi się bardzo. Mam nadzieję, że wam też. I być może trochę was to zainspirowało do spróbowania aktywności tego typu. Oczywiście nie namawiam, żeby od razu wyjeżdżać do Włoch. No ja sam jestem tutaj przypadkiem, pierwszy raz. Miałem taki przywilej się tu znaleźć i zobaczyć te bardzo słynne ferraty nad jeziorem Garda. Ale jeżeli będziecie na urlopie gdzieś u naszych południowych sąsiadów, albo w Niemczech, w końcu z zachodu też blisko, to być może warto taką aktywnością się zainteresować. Zwłaszcza, że te najłatwiejsze ferraty wyceniane na A, to nie jest nic znowu takiego strasznego. Jeżeli macie jakieś tatrzańskie doświadczenie, to nie powinno być problemów. I oczywiście nie macie lęku wysokości. Kto wie, być może i ja jeszcze się kiedyś na tego typu atrakcje wybiorę, bo szczerze powiem, że mi się to naprawdę spodobało. A jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się dobrze. Cześć!